Jest czwartek, 7 grudnia. Na początku tej modlitwy wyobraź sobie, siedzisz razem z innymi uczniami blisko Jezusa. Wszyscy w skupieniu wsłuchujecie się uważnie w Jego słowa. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Ciebie blisko. Jezus, 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 Jezus. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Daj mi uwierzyć, że mogę czynić cuda w Twoje imię. Jezus, 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 Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Uczniowie, którzy gromadzą się wokół Jezusa, nie są idealni. Często borykają się z wątpliwościami, popełniają błędy. Jezus dobrze o tym wie i przypomina im, co jest najważniejsze – wsłuchiwanie się w Jego słowa pełne miłości i postępowanie według nich. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio dałeś sobie czas na wsłuchanie się w słowa Jezusa. Thank you.
Jezus tłumaczy uczniom, czym jest roztropność i budowanie trwałych fundamentów. To uszy i serce otwarte na Jego słowa i życie według nich. Przypomnij sobie momenty, kiedy byłeś poruszony słowami Boga, tymi, które przeczytałeś w Biblii, tymi, które usłyszałeś od swoich bliskich, lub tymi, które przyszły do ciebie na modlitwie. W jaki sposób poruszyły twoje serce? Jezus podkreśla, że nie wystarczy tylko usłyszeć dobrą nowinę. Bóg chce, żebyśmy to, co usłyszymy, wprowadzali w czyn. Postępowanie według Bożych pomysłów daje nam bezpieczeństwo, miłość i szczęście. Zastanów się, kiedy poszedłeś za usłyszanym od Boga słowem? Jak to wpłynęło na ciebie i twoją wiarę? Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Na koniec możesz poprosić Boga o uszy i serce, które zawsze są w Niego wsłuchane.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.